Witam Państwa bardzo serdecznie na 10. posiedzeniu sesji. Witam Pana Wójta, Pana Wicewójta, Panie Skarbnik, Panie Sekretarz, pracowników, Państwa Radnych, Państwa Sołtysów, mieszkańców. Czy są wielkie wnioski do porządku obrad? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do zaproponowanego porządku obrad chciałbym mieć następujące zmiany, a mianowicie w punkcie trzecim zmianę tytułu uchwały, która w proponowanym porządku obrad brzmi: podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z przekazaniem przez gminę Związkowi Gminy Regionu Polskiego zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz uchylenie uchwały nr 141 17 sesji 2012 roku Rady Gminy Gostyni z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gminy Regionu Polskiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na tytuł obrzmienie. Uchwała Rady Gminy Gostyni z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie rezygnacji z przekazania przez Gminę Gostyni Związkowi Gmin Regionu Polskiego zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. I tylko takie brzmienie tego projektu uchwały. Jest to uchwała oczywiście intencyjna, dla zrozumienia Państwu podaję, intencyjna Rady, którą musi Walne Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Polskiego przyjąć. Dopiero nasza rezygnacja z tego przedsięwzięcia gospodarki odpadami komunalnymi będzie wiążąca w momencie, gdy Walne Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Polskiego podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie o wystąpieniu nas jako gminy, jako członka z tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za zmianą tytułu tej uchwały? Merytorycznie będziemy zmieniać tytuł. Zapis. Proszę bardzo, wstąpimy do głosowania. Kto jest za tą poprawką? Thank you.
Dobrze, udało się, wszyscy byli za. Teraz, drodzy Państwo, proszę, głosujemy za całym porządkiem. Dzisiejszych obrad i interpelacji jest pytanie rady. Proszę bardzo, czy to takie? Panie wójcie, prosiłam o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego, że pan się kontaktował z generalną dyrekcją odnośnie przejścia dla pieszych w Stefanowie. Nie dostałam do dnia dzisiejszego żadnego pisma. Więc bardzo bym prosiła, żeby pan mi to przesłał, żeby pan informował właśnie o tym problemie. Czy słyszę? Proszę bardzo. Mam pytanie do pana wójta. Jak pan widzi rozwiązanie, jeśli chodzi o odpady? Bo jest informacja na stronie gminy o poinformowaniu, tak? Jeżeli nadal wyjdziemy ze związku, będzie to jakiś okres czasu, to jeżeli wyjdziemy, jak pan widzi rozwiązanie, to czy we własnym zakresie, czy szukanie firmy? I kiedy mieszkańcy zostaną powiadomieni o odbiorze, bo to się kumuluje. Czy są jeszcze ktoś zabrać głos? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Uchwała Rady Gminy Gostynia z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie rezygnacji przekazania przez Gminę Gostynia Związkowi Gminy Regionu Polskiego zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Panie Wójcie, prosimy o ten głos. Przewodniczący, Wysoka Rado, w ślad za tonem dyskusji na ostatniej sesji i licznymi od Państwa głosami o rezygnacji z tego wspólnego przedsięwzięcia w ramach Związku Gminy Regionu Polskiego przygotowaliśmy stosowną uchwałę w tym zakresie, która pozwoli, jest to, jak wspomniałem już przy uchwalaniu porządku, obecnie jest to uchwała intencyjna, którą Rada deklaruje tą chęć odstąpienia od tego wspólnego przedsięwzięcia. Natomiast, żeby to się stało wiążące, Walne Zgromadzenie Związku Gminy Regionu Polskiego musi też w tej sprawie przyjąć stosowną uchwałę. Do tej pierwotnie zaproponowanej treści uchwały
Chciałbym też wnieść jeszcze poprawki, to są poprawki tylko formalne, czysto wynikające, precyzujące zapisy, odwołujące się do statutu Związku Gminy Regionu Polskiego. Tak jak powiedziałem, już w samej nazwie, tytule uchwały jest wykreślona ta treść, która była zaproponowana, część tej treści, która była zaproponowana w porządku obrad. Skrócenie jej tylko do tytułu w formule w sprawie rezygnacji z przekazania przez gminę gospodarki związkowej gminy regionu polskiego zamian własnej gminy związanej z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. I na podstawie przepisów o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym treść zapisu będzie następująca. Gmina Gostyń rezygnuje z przekazania na rzecz Związku Gmin Regionu Polskiego zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie określonym w statucie Związku Gmin Regionu Polskiego w rozdziale 2, paragrafie 3, ustęp 1, punkt 6. W którym ten kierunkuje nam do wglądu ewentualnie cały statut Związku Gminy Regionu Polskiego, w którym określa te zadania związku wynikające z tego przedsięwzięcia o nazwie gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie w punkcie 6 paragrafu 3 ustępie 1 jest wymieniona gmina Gostyń i o wykreślenie nas jako gminy Gostyń z tego właśnie paragrafu 3. To jest doprecyzowane brzmienie tej uchwały, uzgodnione z radcą prawnym, który dzisiaj z Krótkiem nie mógł uczestniczyć w tej sesji. Przepraszam za to, ale te zapisy są już bowiem dyskutowane kilkakrotnie, precyzujące dokładnie te zapisy uchwały, żeby ona była poprawna w brzmieniu. No tyle. Oczywiście chciałem też Państwa, żeby Pani teraz uspokoić, oczywiście w wielu gminach, członkach Związku Gmin Regionu Polskiego podobnie tą dyskusję odbyła się. Z tego co wiem, że chyba gmina Gombin już też stosowną uchwałę w tym zakresie podjęła. Kilka gmin deklaruje, że na najbliższych posiedzeniach sesji Rady Gmin stosowne uchwały w tym zakresie też zostaną podjęte. Aczkolwiek procedura wyjścia ze związku jest określona. To nie jest na zasadzie, że dzisiaj podejmujemy decyzję, jutro nas nie ma. To są odpowiednie przepisy, które to regulują i statut reguluje. Radca prawny Związku Gmin Regionu Polskiego został zobligowany do jak najszybszego przygotowania zmian w statucie związku, które umożliwią tym członkom, którzy zadeklarują gotowość wyjścia z tego, tej gospodarki odpadami komunalnymi, jak najszybsze wyjście, żeby z końcem roku ten proceder zakończył się i możliwość od stycznia 2020 roku realizowania tego według własnego pomysłu. A jakie pomysły, to odpowiem w odpowiedziach na interpelacji ewentualnie, jakie nam się w tej chwili nasuwają. Mamy już trzy potencjalne pomysły, oczywiście, z którymi ja będę z Państwem konsultował, nie to, że chcę coś na siłę przeforsować. Dzisiejsza sesja na moją prośbę została zwołana w trybie nadzwyczajnym po to, żeby mieszkańców naszej gminy uchronić przed brakiem odbioru. Bo na dzień dzisiejszy nie mamy umowy z wykonawcą, jakim potencjalnie może być Enelis, bo tylko firma Enelis, spółka, złożyła ofertę na nasz sektor, jedyna spółka. Do czasu zarząd związku nie wyraża tej woli podpisania umowy na dalszy okres, czyli na 6 miesięcy do końca grudnia, Enelis odstąpił od wykonywania tego zadania. Nie ma nic umowy, to też nie ma co się dziwić, bo jak nie mają umowy, to nie mają też płatnika. Ja rozmowy z firmą Enelis oczywiście prowadzimy i prowadzę cały czas na bieżąco. Dzisiejsza sesja i dzisiejsza wola Państwa radnych o zabezpieczeniu środków, o których mówiliśmy 28 czerwca, pozwoli na podpisanie tej umowy być może jutro, a najpóźniej w czwartek. I od piątku firma Enelis wejdzie zgodnie z harmonogramem na bieżąco z odbiorem odpadów komunalnych zmieszanych. Nasza spółka w Sołecu wejdzie z odbiorem
frakcji segregowanej też na bieżąco zgodnie z harmonogramem, a w poniedziałek ustalimy sobie terminarz i harmonogram odbioru tych wszystkich zaległych miejscowości, tych stolic, które zostały do tej pory nieodebrane. Wszyscy, firma Generis zarówno i jako podwykonawca spółka nasza w Solcu, deklarują gotowość, że wszystkie te frakcje zostaną odebrane od naszych mieszkańców w miesiącu lipcu. Wszystko zostanie to jak gdyby odrobione, te zaległości, które w Wiedniu powstały. A my, ja wspólnie z Państwem, z Radą, mamy w tej chwili czas na przygotowanie się do nowego okresu od stycznia 2020 z nowymi pomysłami, które my już jakieś tutaj mamy, z którymi do Państwa wyjdziemy. W toku dyskusji myślę, że dojdziemy do jakiegoś rozwiązania. Chciałem tutaj w tej chwili uspokoić Państwa sołtysów i możecie przekazać taką informację, że jeżeli dzisiaj stosowne decyzje przez Szanowną Radę zostaną podjęte, od piątku na pewno ruszy odbiór odpadów komunalnych. Panie wójcie, no, zasuwać takie pytanie, pewnie oczekują tego Państwo sołtysi, mieszkańcy. Czy od 28 czerwca do dnia dzisiejszego jest bardzo mało czasu było, ale czy poczynili jakieś kroki związane z tą opłatą, czy bo wiem, że tam były takie rozmowy, że może z budżetu gminy można było dopłacić, czy jest taka możliwość, jak Pan to wytłumaczył, czy możemy dopłacić, żeby mieszkańcy płacili taniej, czy może jakieś inne Pan rozwiązania ma to? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, oczywiście wprost prawo, które obowiązuje na dzień dzisiejszy, nie pozwala na dopłatę do gospodarki odpadami komunalnymi z budżetu gminy z innych środków. Jest w tej chwili, ja dzisiaj sprawdziłem to na portalu samorządowym i rzeczywiście 4 lipca 2019 roku, czyli stosunkowo niedawno, przez Sejm została podjęta ustawa o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości porządku na terenie gminy, która zakłada możliwość dofinansowania z budżetu gminy tej gospodarki odpadami komunalnymi. Ale ten zapis brzmi następująco, że to mogą być tylko środki uzyskane ze sprzedaży frakcji segregowanej. Ja już posygnalizowałem i Państwu radnym i nieraz na sesjach, że ta segregacja, którą my na razie prowadzimy na terenie gminy, generalnie nasze społeczeństwo, to nie jest segregacja na tyle zaawansowana, która by pozwoliła uzyskiwać z tego tytułu dochody. Te dwa worki, które my segregujemy, ten żółty i zielony, niestety nie są jeszcze przedmiotem handlu, że można za nie wziąć pieniądze. Niestety one muszą być poddane dalszej segregacji, czyli praktycznie związek w tej chwili w naszym imieniu płaci za tą frakcję segregowaną instalacją, które tej segregacji dalszej pokonują. Czyli my nie mamy wpływu środków za frakcję segregowaną, wręcz musimy za nią jeszcze zapłacić. Natomiast ta nowelizacja ustawy, która 4 lipca została przyjęta, teraz będzie procedowana przez Senat, więc ona być może, nie wiem, do końca lipca może wejdzie, ona zakłada oczywiście możliwość dofinansowania, ale tylko z tytułu, z tych środków pochodzących ze sprzedaży frakcji segregowanej. Takich dochodów my na ten moment w tej formule segregacji, jaką robimy, no niestety nie należy się spodziewać, że jakiekolwiek wpływy z tego tytułu by były. Czyli po prostu nie będziemy mieli środków, nie będziemy mieli z czego dołożyć. Generalnie, żeby dołożyć w tej chwili w tym samym przedsięwzięciu, póki tkwimy w Związku Gminy Regionu Polskiego, to znaczy to zadanie zostało powierzone związkowi, to wszystkie gminy musiałyby podjąć jednoznaczne takie uchwały w tym zakresie. Bo nie może być jedna gmina mieć innej zasady finansowania, a druga innej zasady. To po prostu musi być gremialnie ta decyzja w tym zakresie przez wszystkie gminy. Więc na ten moment stawka 25 zł jest obowiązująca, przyjęta przez Walne Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego. Ona obowiązuje i płatność za lipiec i kolejne miesiące jest 25 zł. Państwo dostaliście na pewno informację ze związku, bo ja też osobiście dostałem już prywatnie maila w związku ze swoją deklaracją, że 15 lipca upływa termin płatności, ale to jest termin płatności za czerwiec, czyli jeszcze według starej stawki. Natomiast gdy pojawi się termin płatności za lipiec, czyli 15 sierpnia,
to już w wysokości 25 zł. Oczywiście wszyscy Państwo dostaniecie, gdy tylko stosowna umowa z firmą NEC zostanie podpisana, czy jutro, czy w czwartek, dostaniecie Państwo konkretną informację od związku o wysokości stawek i terminach płatności, itd. To wszystko będzie na bieżąco uzupełniane. Natomiast prowadzimy oczywiście rozmowy, jak tą stawkę ewentualnie próbować obniżyć. Jedynym, tak jak powiedziałem już wcześniej, rozwiązaniem, jakie widzę, to po wystąpieniu naszej gminy z tego wspólnego przedsięwzięcia ze Związku Gminy Regionu Polskiego i wdrożenia pomysłu nowego, samodzielnego naszej gminy, czy to będzie, tak jak powiedziałem, zorganizujemy naszą spółkę komunalną i wyposażymy w sprzęt i ona to będzie odbierała, czy rozpiszemy przetarg, ale tylko na, my, to już my samodzielnie ogłosimy przetarg i przetarg rozstrzygniemy od stycznia, czy jeszcze inny pomysł, który też mi się tam rysuje, ale dopiero szczegółowo to powiem, gdy będziemy już rozmawiali na roboczo, to są sprawy otwarte. Być może coś się uda obniżyć, ale też już od razu Państwa uczulam, że zapomnijmy o stawkach typu 15 zł. To generalnie, jeżeli Państwo śledzicie informacje w internecie, wiele gmin już ma stawki nawet sięgające 33, 32 zł. Tak rynek się w tej chwili kształtuje. To, co przytaczaliście Państwo niejednokrotnie na poprzedniej sesji, że gminy ościenne mają tyle. One mają póki co, bo mają jeszcze umowy, które zostały zawarte pół roku, rok wcześniej i tak dalej, one na razie są obowiązujące. Natomiast gdy ogłoszą nowe przetargi w miesiącu październiku, nie wiem, listopadzie, bo w większości gmin ościennych, które też się kończą z końcem roku te umowy, to będą mieli, będą te gminy miały taką samą rzeczywistość jak my. Kłopotem dla nas jest to, że to my pierwsi, my to jesteśmy prekursorami w tej wysokiej stawce, ale to dotknie wszystkich gmin. To po prostu taki się stworzył rynek gospodarki odpadami komunalnymi. Dziękuję. To mogę zrobić, no, to wiem doskonale, że my jako Rada nie mamy żadnego, może była jasność, my jako Rada nie mamy żadnego wpływu na ustalenie tej, obniżenie tej stawki 25 zł 5 zł. Przepisy prawa nam nie pozwalają w tej chwili, tak jak powiedziałem, ustanowić dopłatę w tym zakresie. Proszę bardzo, panie ambasadorze. Nie bójcie, wnosiła tutaj Rada i w związku z tym ten projekt uchwały jest przygotowany. Ja mam tylko prośbę, że mam taką nadzieję, że pan wójt już nie będzie czekał na wykonanie tej uchwały, tylko już od jutra, czy powiedzmy może już wcześniej, rozpocznie działania w kierunku przygotowania. Musimy mieć świadomość, że zostało niecałe pół roku. To jest bardzo krótki okres czasu. W poprzednio, jak była wprowadzana właśnie ustawa i wprowadzana z biur odpadów, to tam chyba było 2 lata na przygotowanie, jak mniej więcej, całej procedury. Więc miejmy tą świadomość, że po prostu czasu jest mało. Mam tylko nadzieję, że nam się wszystkim uda wspólnie tego dokonać. Natomiast chciałbym też zauważyć, że spróbujmy coś, żeby wziąć to pod uwagę. A może trzeba segregować, może trzeba do mieszkańców dotrzeć, może trzeba segregować tak śmieci, żeby od razu część można było sprzedać. Sąsiednie gminy nie zrezygnowały z pojemników na szkło, z pojemników na PET, na butelki. I te można byłoby łatwiej po prostu sprzedać, a mniej byłoby tych, jak gdyby, no, czy częściowo, czy w ogóle nieposortowanych. Także trzeba rozważyć wiele opcji i miejmy nadzieję, że się nam wszystkim powiedzie dla dobra tutaj naszego i mieszkańców. Panie Przewodniczący, oczywiście treść paragrafu 4 o wykonaniu uchwały powierza się wójtowi gminy Moslinu i ja sobie zdaję sprawę, że niezwłocznie po podjęciu przez Państwa tej uchwały my się bierzemy do roboty, przepraszam za określenie, i wykonujemy tę uchwałę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Punkt kolejny. Podjęcie uchwały. 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 Podjęcie uchwały.
Gostyni z dnia 17 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gostynin. Pani Skarbnik, jeszcze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, pozwolę sobie w poprzedniej sesji omówić wieloletnią prognozę finansową i jej zmianę łącznie ze zmianami dokonanymi w uchwale zmieniającej budżet. Najważniejsza zmiana dotyczy przede wszystkim wprowadzenia zwiększonych wydatków bieżących do budżetu na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Wprowadzamy kwotę 486 752 zł i 82 grosze tytułem wkład gminy dla Związku Gmin Regionu Płockiego dotyczącej składki celowej w związku z pokryciem kosztów usługi odbioru i zagospodarowania odpadów oraz wydatków związanych z obsługą funkcjonowania systemu dla gminy Gostyni. Te środki, źródłem pokrycia tej składki są wolne środki, które wprowadzamy do budżetu w wysokości 459 251 zł i 91 groszy, jednocześnie zwiększając deficyt budżetu gminy Gostyni z kwoty 6 940 000 zł do kwoty 7 399 251 zł i 91 groszy. Deficyt ten będziemy pokrywać z kredytów w wysokości 6 400 000 zł i wolnych środków łącznej wysokości 999 251 zł i 91 groszy. Mamy również w budżecie przewidziane kredyty na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 1 170 000 zł. Brakującą kwotę do tej składki pozyskujemy z zadań związanych w zakresie kultury fizycznej i sportu i tutaj z zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Gostynin. Zmniejszamy wydatki o kwotę 12 000 zł. Są to środki niewykorzystane w ramach otwartych konkursów ofert na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem oraz kwoty 10 000 zł z pozostałej działalności w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, zadań dotyczących wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycje ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży. To są również oszczędności pozostałe w budżecie po już rozstrzygniętych otwartych konkursach ofert w tym zakresie. I kwota 5500 zł 91 groszy tutaj z zakupu usług pozostałych w przypadku pozostałej działalności tam, gdzie mamy zabezpieczone środki na bezdomne utrzymanie zwierząt. I jeszcze jedna zmiana, która została dokonana w budżecie gminy, to jest zmiana dotycząca zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy dotyczącej budynku gminnego mieszkalnego w miejscowości Józefków 24. To jest przesunięcie środków w ramach tego samego działu z zakupu usług remontowych na wydatki właśnie związane z tą ekspertyzą. Stąd też wszystkie te zmiany są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Była konieczna zmiana tej wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ zmienia się wynik budżetu gminy Gostyni. Tak, stąd też musieliśmy zmienić uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Na co wpływ ma właśnie zwiększony deficyt o wprowadzenie wolności. Szanowni Państwo, ja proszę o tytułem uzupełnienia, tak jak Państwo zauważyliście, że w projekcie zmieniającym uchwałę budżetową jest to nazwane składka celowa, a nie jest to dopłata jak gdyby do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Tak jak powiedziałem już wcześniej, dopłaty do systemu jak gdyby nie ma prawa na zabranie takiej dopłatę ustalania. Więc prośba moja jest w tej chwili, zagłosujcie Państwo za tą zmianą i zarezerwujmy te środki. To jest ważne, żeby firma Enerys i nasza spółka komunalna w Solcu weszły z odbiorem odpadów komunalnych najpóźniej w piątku i naszych mieszkańców ustrzeżemy przed zalewem, żeby je śmieci. Natomiast rozwiązań na przyszłość oczywiście już jest dużo z propozycjami do Państwa i jak najszybszym terminie do Państwa wyjdziemy i w toku dyskusji myślę, że dojdziemy do sensownych rozwiązań. Co proszę bardzo? Ja tylko jedno zdanie, Szanowni Państwo, dopłacamy, żeby rzeczywiście uporządkować tą sytuację. Możliwe, że gdyby wcześniej związek podniósł tą kwotę, tej dopłaty by nie było, ale chcę zauważyć jedno. Nawiązać do tutaj pytania Pana Przewodniczącego o dopłatach.
Dopłaty nie biorą się znikąd. To też są nasze pieniądze. Musielibyśmy ściągnąć je w podatkach od państwa, więc to nie jest cel taki, żeby obniżać śmieci i dotować je. Trzeba zrobić wszystko, żeby same w sobie były tańsze te śmieci. Bo tak jak mówię, jeżeli my dajemy dotację, to nie, tak jak pan by powiedział, to nie jest dotacja do śmieci, ale domyśla jest to jak gdyby tożsame. To też jest z naszych pieniędzy. Albo sięgniemy i urząd, i my jako rada do kieszeni w postaci podatków, albo nie wykonamy inwestycji. Dla mnie są to te same pieniądze i trzeba po prostu dążyć do tego, żeby po prostu było jak najtaniej. Nieważne już, czy my będziemy dopłacać z tej kieszeni, czy z innej. Bo to i tak mówię, ja jestem mieszkańcem, świadomie to mówię. To są moje pieniądze, czy w postaci dotacji, czy w postaci bezpośredniej zapłaty za śmieci, to i tak jest z mojej kieszeni i z państwa kieszeni. To nie jest inaczej. Jeżeli nie, to przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę bardzo, przystąpić przycisk. Głosów było za. Dziękuję państwu bardzo. Punkt kolejny. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Gostynin na 2019 rok. Czy chcę coś powiedzieć jeszcze? Omówiłam. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za, proszę przycisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. 15 głosów za. Punkt kolejny, sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję za stanowisko państwa radnych przychylne tej zmianie. Tak jak powiedziałem, to pozwoli nam być może jutro, a najpierw sprawy podpisać umowę samorządową, przepraszam, na nasz sektor i tak naprawdę odbiór odpadów ruszy najpóźniej w piątek. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zrozumienie. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, rozmawialiśmy już na ostatniej sesji, też na komisji, są trzy sposoby załatwienia tematu od stycznia 2020 roku. Albo ogłaszamy samodzielnie jako gmina przetarg na odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych. Stają do tego przetargu firmy, wszystkie jakie tutaj powiedzmy na rynku tym działają. Staramy się najtańsze rozwiązanie znaleźć. Albo organizujemy to sami poprzez naszą spółkę komunalną. To też sygnalizowałem państwu, że to wymaga dokapitalizowania naszej spółki kwotą rzędu 600-700 tysięcy złotych, bo trzeba tą spółkę wyposażyć w samochody, które będą zdolne odbierać te odpady komunalne, pojemniki. Częściowo wiem, że mieszkańcy mają je jako własne, ale częściowo są to firmy NERC, która po prostu w przypadku rezygnacji z ich świadczenia usługi przez nich, oni te zbiorniki, pojemniki zabiorą, bądź trzeba będzie od nich odkupić. No to są trzy różne ścieżki. Natomiast będzie to wymagało dokapitalizowania spółki no, znaczną kwotą na zakup pojemników, na zakup samochodów, na zatrudnienie pracowników, na całe uruchomienie systemu. Trzeci pomysł, jaki też w tej chwili niedawno się tak nasunął, w tej chwili w mieście działa spółka komunalna przedsiębiorstwo oczyszczania miasta, które już jest wyposażone i taką na razie jako taką wstępną ofertę otrzymałem od pani prezes nowej tej spółki z gotowością zawiązania na przykład konsorcjum wspólnego przez tą spółkę miejską i nasz zakład komunalny. Połączenie tych dwóch spółek gdyby jako konsorcjum dałoby taką szybszą możliwość bez dużego inwestowania w kapitał założycielski tej spółki. Ale to są na razie różne pomysły, na które ja państwu, do państwa wyjdę w stosownym czasie, niezwłocznie, oczywiście najszybciej, żebyśmy byli do powiedzmy tylko października, listopada przygotowani na wdrożenie tego nowego systemu i samodzielnie jako gmina. Bardzo. Czy są jakieś pytania stowarzyszone? Jeżeli nie ma, to państwo to zrobimy do kolejnego zakończenia obrad. Dziękuję państwu bardzo za dzisiejszą uwagę.
Jeszcze, przepraszam, bo najpierw chodzi o panią radną Wiolę Goracką. To stosowne spojrzenie jest praktycznie przygotowane, ale z uwagi na to, że pan Jarek jest na urlopie 3 dni, ona przyjdzie do państwa.